W poniedziałek 22 maja w sali Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury odbyło się spotkanie włodarzy gmin i powiatów tworzących lokalny ZIT, czyli zintegrowane inwestycje terytorialne. Dyskutowano o zadaniach, których realizacja będzie możliwa dzięki środkom pozyskanym przez ZIT. To jest pierwszy ZIT, który na naszym terenie funkcjonuje. Przypomnę, ZIT to są zintegrowane inwestycje terytorialne, czyli to jest pula środków pieniędzy, którą my jako samorządy naszego właśnie ZIT-u południowego, a to są powiaty Dzierżoniowski, Ząbkowicki, Kłodzki i wszystkie gminy tych powiatów, możemy przeznaczyć na rozwój naszych regionów w takim trybie bezkonkursowym. Te pieniądze są ściśle przypisane dla nas i my tutaj musimy się dogadać między sobą, co w którym mieście, w której gminie, w którym powiecie chcemy robić. Już jesteśmy w zasadzie wstępnie dogadani, więc jest to bardzo istotne, żeby te miliony złotych trafiły do naszego regionu. 3 powiaty i łącznie 28 jednostek samorządu terytorialnego idzie w tym samym kierunku, to znaczy chcemy razem mądrze wykorzystać jak najszybciej środki europejskie do zmiany naszych gmin. Tego typu instrument finansowy, który będzie funkcjonował w tej nowej perspektywie, już funkcjonuje pod przywództwem pana burmistrza z Dzierżoniowa. To bardzo cenna rzecz. Wcześniej w poprzedniej perspektywie finansowej takiego instrumentu na powiat kłodzki, ząbkowicki, dzierżoniowski nie było. Był ZIT wrocławski, wałbrzyski, jeleniogórski. Cieszymy się, że mamy tego ZIT-a. Razem wspólnie się dogadujemy i będziemy realizować, mam nadzieję, w najbliższym czasie wspólnie inwestycje współfinansowane z funduszy Unii Europejskiej. Wiemy, jakie są priorytety w Kłodzku, w Ząbkowicach, w Dzierżoniowie, ja mówię o powiatach. Wiemy, które z gmin tych powiatów chcą inwestować w sport, które w infrastrukturę, które w termomodernizację. Oczywiście mówię tutaj przykładowe takie cele, propozycje, bo tego jest mnóstwo. Stworzyliśmy tak zwane fiszki, które zostały skompensowane. Będą one elementem strategii naszego powiatu. Ta strategia do końca jesieni tego roku będzie przyjęta. Jest ona oczywiście na bieżąco konsultowana z Urzędem Marszałkowskim, bo tutaj dysponentem tych środków jest właśnie Urząd Marszałkowski, Zarząd Województwa i na bazie właśnie tych dokumentów ruszamy ostro z inwestycjami i właśnie z wykorzystaniem tych pieniędzy. Dzisiaj ważny dzień z tego tytułu, że jakby precyzujemy funkcjonowanie organizacyjne naszego ZIT-u. Liderem tego ZIT-u jest miasto Dzierżoniów. Tutaj bardzo, bardzo prestiżowa funkcja, ale też odpowiedzialna. Jako największe miasto tego naszego regionu podjęliśmy się tej działalności. Natomiast musimy w formie porozumień, w formie uchwał dzisiaj to wszystko doprecyzować, tak żebyśmy mogli od razu jeszcze przed wakacjami ruszyć z tymi działaniami organizacyjnymi, finansowymi. Będziemy tworzyli biuro ZIT-u, także wiele, wiele pracy przed nami, no ale cel jest szczytny, bo chcemy po prostu jak najwięcej środków do naszego regionu ściągnąć. W tej chwili musimy sieciować projekty, co powoduje, że musimy ze sobą rozmawiać i tworzyć jakby ciekawe rozwiązania, które będą wpisywały się w projekty europejskie. To jest dobre rozwiązanie, ponieważ to jest budowanie dalej jakby samorządu, a rozmowa jest potrzebna, czy to w ramach jednej gminy, dwóch, trzech, czy takiego projektu, który na pewno będzie też realizowany nawet w kilkunastu samorządach. To są kwoty miliardowe, bo my oczywiście mówimy o całym okresie programowania. To jest FEC, czyli Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska, to jest FST, ale też fundusze EFR, miękkie środki, z których możemy korzystać. Te wszystkie informacje są dostępne, można wygooglować. Za chwilkę powstanie też strona internetowa naszego ZIT-u, więc w tych materiałach internetowych te wszystkie informacje są dostępne dla przedsiębiorców, dla samorządowców, dla organizacji pozarządowych. Wszystkie jakby stowarzyszenia, czy wszystkie grupy działające na danym terenie mogą być tymi beneficjentami, więc zachęcamy do tego, żeby korzystać z tych środków właśnie ZIT-owskich, tych środków dedykowanych dla nas, ale nie tylko, bo są środki właśnie wojewódzkie, krajowe, unijne, europejskie. Tutaj cały spryt polega na tym, żeby sprawnie korzystać ze wszystkiego. Dofinansowanie jest bardzo wysokie, więc one są nam bardzo potrzebne, ponieważ z naszych środków w obecnie trudnej sytuacji ekonomicznej samorządu, w wydatkach bieżących ciężko zrealizować inwestycje, bo raczej te środki idą na bieżące wydatki. Z tych pieniędzy, które w ramach ZIT-u będą podzielone, będziemy realizować remont otwartego basenu, do tego podwórka, zielone podwórka i jeszcze innych kilka ciekawych projektów, które będziemy właśnie realizować również z samorządami z naszych sąsiednich powiatów. Potężne pieniądze, o samym Kłodzku mówimy o kwocie ponad 20 milionów złotych. Oczywiście wkład własny też jest wymagany. Tutaj też dzięki pracy samorządowcom prezydenta Szełemeja także doszło do tego, że zdecydowano podnieść tą stopę dofinansowania z budżetu
budżetu państwa, co nam pozwoli wyasygnować raptem 15%, to co było w poprzedniej perspektywie finansowej, udziałem samorządu. Cieszę się z tego. Kolejne dzisiejsze spotkanie, mam nadzieję, że jedno już z ostatnich i w końcu przejdziemy do fazy realizacji naszych projektów. Tak, jesteśmy też w stałym kontakcie, no, spotykamy się dzisiaj, tak, mamy wspólne projekty, jesteśmy w stanie się porozumieć w wielu rzeczach, w wielu aspektach i w działalności tej stricte projektowej. No i tylko czekać w tej chwili już na odblokowanie środków i ruszamy z inwestycjami w naszych gminach. Oczywiście różne formy tej integracji są, czy to między gminami, czy między gminą, a załóżmy organizacjami pozarządowymi, czy przedsiębiorcami, więc tutaj te formuły są bardzo otwarte, dopuszczalne, ale jak najbardziej zintegrowane muszą być te zadania, jak najbardziej zadania dotyczące energetyki, czyli oszczędności energii, czyli samowystarczalności energetycznej, termomodernizacji. W tym okresie programowania właśnie te zadania są promowane i na te zadania będzie dużo środków. No niestety już tych środków będzie mniej na rekreację, taką infrastrukturę szkolną, edukacyjną, czy ośrodków sportu, czy ośrodków kultury. No żałujemy, bo też te dziedziny potrzebują dużego wsparcia, ale mam nadzieję, że tutaj będziemy z innych źródeł środki pozyskiwać. Jesteśmy coraz bardziej scaleni. Widać to po współpracy między gminami. Tutaj naprawdę rozumiemy się z wójtami, burmistrzami, starostami, więc ta formuła według mnie jest bardzo ciekawa, bardzo opłacalna i bardzo dobra, żeby taką współpracę między samorządami naszymi zacieśniać.